wrzucam, mam nadzieję, że bezproblemowo, live na Facebooka. Zawsze jest ten moment takiej ciszy. O, dobra, jest doskonale, udało się, czyli mogę nas puścić na Facebooku. Bo oczywiście ci bardziej leniwi, to oglądają nas na Facebooku. Dzień dobry, możemy mówić mało, dzień dobry, bo jeszcze jest widno. Witamy Was serdecznie dzisiaj na webinarze z Gabrysią i Mariuszem. Dzień dobry. Czyli witamy. Jak mamy taki zestaw, to wiemy, że przede wszystkim będzie tutaj edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna i takie tematyki zawsze z tą parą, mogę was tak nazwać, zawodową nas tu dotyczą. Przywitajcie się, widzę, że na razie na czacie jest pustka. Czy wszyscy nieśmiali są tacy, czy tylko mi tak czat zamarz? Ja patrzę sobie jeszcze... Tak, czy coś się dzieje? Już jest. Tak, jest. Dziękuję Ci, Ilona, to znaczy, że działa. Bo ja tak się przez chwilę zastanawiam, czy nam czat działa. No właśnie, ale nie widzę, działa. Spokojnie, nie martwcie się. To jest tylko i wyłącznie nagrywane i później będzie oczywiście nagranie. Słuchajcie, a ja tylko dodam, że certyfikat będzie z dzisiejszego spotkania pod koniec webinaru. Ja już nie przedłużam, zostawiam Was w rękach ekspertów, którzy dzisiaj opowiedzą Wam o super programie, który Was czeka, jeżeli tylko zechcecie w nim wziąć udział, do niego dołączyć. Tak jest. Zostawiamy. Dobra, dziękujemy. Tak jest. To ja się tutaj przełączę tak, żeby nas było widać i prezentację. Być może mieliśmy wrażenie, że ten czat taki był milczący, bo może mamy takie opóźnienie. Więc jeżeli będziemy mieć to odczuwalne, to od razu proszę o wybaczenie i na wszystkie pytania, jakiekolwiek pojawią się na czacie, oczywiście będę się do nich odnosić oraz te pytania, które się pojawią podczas transmisji na Facebooku, to z tego co wiem, to też tam Sylwester czuwa i później pyta tutaj, żeby mogła na te pytania odpowiedzieć. A ja dzisiaj na zakończenie, na ostatnie spotkanie z Wami przed wakacjami chciałam Was zaprosić do takiej wspólnej akcji, do wspólnego projektu, do wspólnego działania, bo często to jest tak, że ten czas wakacyjny dla nas, dla nauczycieli, przedszkola tudzież dla tych nauczycieli, którzy pełnią dyżury w szkołach podstawowych, to jest taki czas, w którym poszukujemy, co takiego moglibyśmy zrobić. I nam, i dzieciom należy się pewnego rodzaju odpoczynek. W tym roku mamy zupełnie inaczej te wakacje zaplanowane przez ten reżim sanitarny, który nas obowiązuje. Chodzi też o ilość dzieci, która będzie w naszych placówkach. Natomiast tak celowo, troszeczkę przewrotnie, zdalne przedszkole w wakacje, ogólnopolski projekt edukacyjny, sam projekt będzie miał inną nazwę, za chwilę o tym Wam powiem, ale już na samym początku chciałam wytłumaczyć, o co chodzi z tym zdalnym przedszkolem w wakacje. Część z Was, oczywiście w przedszkolach samorządowych, te osoby, które pracują, to też nie mają takiego obowiązku. Natomiast w przedszkolach niepublicznych jest troszeczkę inaczej. Ja działam właśnie w przedszkolach niepublicznych i tam troszkę inaczej te wakacje będą wyglądały i myślę, że większość z Was też będzie miała taką prośbę od dyrektora, żeby coś w te wakacje też robić, zdalnie, medialnie, właśnie czy na Facebooku, czy gdzieś się pokazywać, dlatego że odczuwamy pewien spadek w edukacji i stąd się pojawił taki pomysł zdalnego przedszkola. Oczywiście nie jest to absolutnie żaden przymus, ale w sytuacji, kiedy jest to wysłanie tylko i wyłącznie przekazanie jakiegoś linku czy podanie dalej jakiejś informacji, jakiejś karty pracy, to dla nas nie jest to wcale dużo więcej obowiązku. No a jednak nasz prestiż wzrasta jako nauczyciela, bo tutaj też myślę cały czas o budowaniu naszego wizerunku, no i realizujemy swoją pracę. Nie widać prezentacji, bo tutaj się pojawia, nie widać połączenia przez kamerkę, ale myślę, że
Myślę, że przejdę do drugiego slajdu i zobaczę, mam nadzieję, że będzie wszystko przez Was dobrze widoczne. Dobra, ja tylko dodam, jeżeli ktoś czegoś nie widzi, niech spróbuję po prostu przeładować stronę. Okay. Najlepiej działa na Chromie, bo wszystko jest z mojej strony i tu nawinującego widać prezentację, jest slajd. Dlaczego warto brać udział w projekcie? Dobra, bo się wystarczy. Ale osobom, jeżeli słuchajcie, czegoś nie widzicie, przeładujcie sobie stronę. Mam jeszcze miejsce w pokoju, więc spokojnie do niego powrócicie. Często pomaga. Ewentualnie zmiana przeglądarki. Okej, super, to dziękujemy. I teraz tak, wracając do naszego tematu jeszcze, bo tutaj jeszcze chciałam być przy tym naszym temacie, przy tym tytule. Zdalne przedszkole, wakacje, projekt edukacyjny. Dlaczego stwierdziliśmy, że ujmiemy to w ramach projektu? Dlatego, żeby też w jakiś dodatkowy sposób wynagrodzić Wam to Wasze zaangażowanie i Waszą pracę, bo wiemy, jak jest to wszystko u nas ustrukturyzowane, wiemy, jak to wygląda, że jednak te zaświadczenia o tym, że się brało udział w projekcie, są ważne, nie tylko jeżeli ktoś robi awans zawodowy, ale to już szczególnie, ale dodatkowo, żeby w ogóle pokazywać swój samorozwój, tą drogę samorozwoju. W związku z powyższym stwierdziliśmy, że spróbujemy zaprosić Was do wspólnej wakacyjnej zabawy. No i właśnie dlaczego warto brać udział w ogóle w projektach edukacyjnych? Po pierwsze, tak jak już wspomniałam, to jest podnoszenie prestiżu zawodu nauczyciela oraz placówki. Jeżeli robi się coś ponad, jeżeli się coś robi troszeczkę inaczej, to od razu jest się postrzeganym, zauważanym w ogóle przez rodziców, ale to dlatego, że wyróżniamy się w pewien sposób od tego tłumu, od tego edukacyjnego tłumu, który gdzieś podąża w jedną stronę. Zazwyczaj te projekty służą właśnie temu, żeby zrobić coś inaczej, może nie tyle coś innego, ale coś inaczej, w jakiś inny sposób niż dotychczas. W związku z czym właśnie jest to takie wybijające się, wyróżniające się. My lubimy się chwalić i tak to powinno też wyglądać. Powinniśmy się chwalić, ale w dobrym tego słowa znaczeniu. Czyli powinniśmy pozwolić sobie, żeby inni doceniali naszą pracę. Bo my robimy bardzo dużo rzeczy i tak jak już nieraz tutaj czy przy okazji innych spotkań zachęcałam Was i do tego, żebyście tworzyli innowacje i nazywali, że prowadzicie innowacje w Waszych placówkach, bo mnóstwo działań innowacyjnych tworzycie i wdrażacie. Tak samo chciałam Was zaprosić do tego, żebyście brali udział w licznych projektach, bowiem bardzo często te projekty jakby tylko są strukturą, ujmują to, co Wy już robicie, czyli są taką kropką nad i. Drugą taką kwestią, jeżeli coś się pojawi, znaczy co Wam przyjdzie do głowy, a u mnie na slajdzie się nie pojawiło, to napiszcie jeszcze, dlaczego warto brać udział w projektach, bo na pewno macie już za sobą udział w niejednym projekcie edukacyjnym. Natomiast urozmaicenie przedszkolnego życia, coś się dzieje i to jest jakieś takie tchnienie nowości, jest coś, co wyrywa nas z takiego marazmu i właśnie jest to też bezpośrednio związane z naszym rozwojem osobistym, ponieważ coś się dzieje takiego, że my zgłaszając się do tego projektu, mając pewien harmonogram działania, nakręcamy się tak pozytywnie, wiadomo, żeby ten harmonogram realizować, żeby te zagadnienia były zrealizowane. A to wszystko powoduje, że jest inaczej, że jest ciekawiej, że coś się dzieje. No i właśnie, wszechstronny rozwój dzieci jest z tym też bezpośrednio powiązany, dlatego że my bardzo często tak się skupiamy, zostaliśmy już coraz więcej placówek i coraz więcej nauczycieli buntuje się też na to, ale niestety zostaliśmy wrzuceni w pewnym momencie w taką strukturę, że tak naprawdę przedszkole to była taka szkoła, tylko dzieci trochę młodsze. No i nagle się okazało, że gdzieś tam się gubimy. My nauczyciele, pojawia się u nas frustracja,
bo dzieci nie do końca są zaangażowane, nie są zadowolone, dlatego że mają natłok tych obowiązków, tego wszystkiego i to nam się wszystko rozchodziło. I w pewnym momencie, prędzej czy później, do każdego nauczyciela przyszła taka refleksja, że no zaraz, zaraz, to nie tak powinno być. Wtedy jest spokój, jak dzieci mają możliwość właśnie na ten wszechstronny rozwój, nie jednokierunkowy, nie szlaczki dla trzylatków, prawda? Nie tylko stolik i przy stoliku, tylko że trzeba pozwolić tym dzieciom się bawić. W związku z czym jeszcze raz, aha, no bo skoro nas panie nie słyszą, to pewnie będą miały problem, ale może na Facebooku, jak to odsłuchacie, to słuchajcie, jeszcze raz odświeżcie sobie albo wyjdźcie i wejdźcie do pokoju raz jeszcze, to powinno pomóc. Słuchajcie jeszcze, ewidentnie pojedyncze osoby mają problemy z odsłuchaniem, dobra. No to ja idę dalej, a Wam jeszcze raz radzimy, żeby sobie odświeżyć albo przełączyć przeglądarkę. Więc jest naprawdę wszechstronny rozwój dziecka, dlatego że oprócz tego, co oferują Wam, jeżeli jesteście nauczycielami, którzy pracują z pakietami, to oprócz tego, co proponują pakiety, Wy urozmaicacie dzieciom ten czas zadaniami projektowymi. Co więcej, co mi się bardzo podoba, często jest też tak, że te zadania w projekcie są na tyle atrakcyjne dla Was i dla dzieci, że stają się jakby ważniejsze i są w pierwszeństwie realizowane niż te rzeczy, które są gdzieś tam w pakietach ujęte. I tak właśnie powinno się to odbywać, to jest poprawna kolejność. I wtedy następuje ten wszechstronny rozwój, bo jak sobie przypomniecie o tych swoich projektach, to tak naprawdę zaangażowanie dzieci, ich uśmiech i taki luz i przez to też i wasza radość z tego dnia, który minął, bo te zajęcia były spokojne, bo nie trzeba było się tyle upominać i nadenerwować, to, no to wtedy właśnie twierdzicie, że jednak udział w projekcie był właściwy. Ja sama pamiętam, jak zgłosiłam się do projektu kulinarnego, gdzie tworzyliśmy książkę kucharską. No i na początku, powiem Wam szczerze, stwierdziłam, że aha, no nie tylko żeśmy tworzyli tą książkę kucharską, ale też oczywiście żeśmy testowali te przepisy. No przedsięwzięcie było dość duże na całą Polskę. No i na początku sobie myślę, rany, ja mam dzieci trzyletnie, kilkoro czterolatków, no to przecież zwariujemy, ale oczywiście okazało się, że te dzieciaki tak cudownie weszły w tą naukę poprzez zabawę. Edukacja matematyczna nam się cudownie sprawdziła, bowiem wszelkiego rodzaju odważenie, ważenie, odmierzanie, pieczenie i tak dalej, no to po prostu naprawdę doświadczenia, których na pewno dzieci by tak łatwo nie zdobyły gdzie indziej. W związku z czym naprawdę wtedy też uczymy się bardzo takiego logicznego planowania, ale też i dzieci uczą się wspaniale czekania na swoją kolej i takiej cierpliwości. No i ta edukacja poza schematem. Jeżeli ktoś gdzieś tam odrobinkę mnie kojarzy, to wie, że ja jestem freblanką, czyli jestem tym nauczycielem, który opowiada się za nurtem nowego wychowania, o tym, że powinniśmy zupełnie inaczej postrzegać edukację małego dziecka, niż tkwić nadal w systemie pruskim. I dla mnie ta edukacja poza schematem jest bardzo ważna, bardzo istotna i w nią powinniśmy inwestować. I absolutnie nie powinniśmy się w żaden sposób obawiać tego, że dzieci cały dzień spędziły na przesypywaniu mąki. Jak już wspomniałam o tym moim projekcie edukacyjnym, znaczy nie moim, tylko o projekcie, w którym ja brałam udział. Więc tutaj naprawdę jest bardzo ważne i ważny jest też ten rozwój osobisty w takim kontekście, żebyście, zachęcam oczywiście i tak jak tutaj się dzisiaj spotykamy, to bardzo Wam za to dziękujemy. To jest bardzo ważne, żeby dokształcać się i brać udział w różnego rodzaju webinarach czy szkoleniach, bo to też jest taki efekt uboczny różnych projektów edukacyjnych,
ale przede wszystkim taki rozwój osobisty przez to, że obserwujemy dzieci, że się ich uczymy. Wtedy sobie przypominamy te wszystkie teorie, które gdzieś tam ktoś nam mówił. Wtedy sobie przypominamy, jak nam ktoś tłumaczył, dlaczego to jest takie ważne, żeby czasem zostawić dzieci, nawet na chwilę jakiejś kłótni czy dyskusji, żeby one się nauczyły rozwiązać ten problem, żeby one znalazły wyjście z jakiejś sytuacji, żeby miały możliwość posiadania tego doświadczenia. Więc ta edukacja poza schematem jest szalenie istotna i naprawdę trudno mi powiedzieć, dla kogo jest jakby cenniejsza czy bardziej wartościowa, czy dla nauczyciela, czy dla dziecka, bo uważam, że i dla jednej, i dla drugiej osoby właściwie porówno. Więc zachęcam Was do tego, żebyście się nie obawiali. No i przede wszystkim projekty edukacyjne, udział w tych projektach pozwala współpracować z rodzicami i to jest taka współpraca budująca relacje. Ja już tutaj się nie chciałam rozpisywać, ale chodzi mi o to, że jest taka, że jest prawdziwa relacja. Tym rodzicom też zaczyna zależeć, dlatego że ty masz bardzo prosty argument, drogi nauczycielu, bo bierzemy udział w projekcie edukacyjnym, a do tego projektu edukacyjnego rodzic podpisał zgodę. W związku z powyższym też już będzie mu troszeczkę niezręcznie na przykład powiedzieć, że nie, że on się nie zgodzi. I naprawdę jak rozmawiam teraz też z dziewczynami, jak zastała nas ta zdalna edukacja, zdalne przedszkole, to rodzice stanęli na wysokości zadania. Może nie wszyscy rodzice stanęli na wysokości zadania, na tej wysokości, na której nauczyciel postawił poprzeczkę, bo tu na to jeszcze trzeba uważać, że my mamy marzenia i dobrze, i mamy aspiracje i chcielibyśmy, żeby rodzice realizowali te treści praktycznie identycznie, jak my byśmy to zrobiły. Może nie aż w takim stopniu, ale naprawdę rodzice stanęli na wysokości zadania i oni też byli zaangażowani, bo oni wiedzieli, że skoro nasza pani tyle dla dzieci robiła i zgłasza się do takich projektów edukacyjnych i chce jej się coś więcej, to my nie możemy tego zaprzepaścić. Tak w ramach dygresji chciałam Wam powiedzieć, że chociaż naprawdę sprzęty mam wszelakie w domu i właściwie drugie przedszkole i mogłabym naprawdę cuda wykonać, to pamiętajcie też o tym i tutaj to jest też dla mnie taka troszeczkę szkoła życia, że wydawać by mi się mogło, że to jest kwestia zaangażowania i odrobinę chęci rodzica, żeby jakaś praca powstała, tak jak my właśnie mamy to w naszej głowie. Nie jest tak do końca, dzieci też są zmęczone, teraz jest piękna pogoda, oni gdzieś tam się spotykają na zewnątrz, nie zawsze mają siłę i ochotę na wykonanie pracy plastycznej czy jakiejś tam innej, którą wy im podajecie właśnie w takim zakresie, jak wy sobie wyobrażacie, no a rodzic też, to nie chodzi o to, żeby przymuszał, tylko jest rodzicem wspierającym. Współpraca, która buduje relacje z rodzicem, dlatego że łatwiej się też jakby wypowiada nauczyciel o dziecku, dlatego że ma naprawdę, skoro jest wszechstronny rozwój dziecka, to masz też bardzo dużą obserwację, wszechstronną obserwację tego dziecka i potrafisz stwierdzić, że rzeczywiście no, elementy konstrukcyjne zawsze mogę na niego liczyć. W tej kwestii troszkę gorzej, ale dobrze, bo tutaj to wyrównuje i tak dalej. Masz wiedzę na temat tego dziecka. Jeżeli nie bierzesz udziału w różnych właśnie projektach czy akcjach ogólnie rzecz biorąc, czy nie urozmaicasz tych zajęć swoich, no to jest to duże utrudnienie, bo masz bardzo taki zero-jedynkowy obraz dziecka, no a tak niestety nie jest. Jak się zapewne już wiecie i domyślacie i myślę, że takich projektów wakacyjnych jest mniej, ale końcem sierpnia, we wrześniu rozpocznie się cały, powiedziałabym wręcz, plebiscyt tych wszystkich projektów edukacyjnych. Ja sama jako autorka dość dużego projektu edukacyjnego w tamtym roku na wakacje zostałam poproszona przez nauczycieli z mojego projektu o to, żeby coś zrobić dalej przez wakacje, bo nawet szczerze mówiąc nie miałam sumienia ani odwagi
ubierać jeszcze w jakieś ramy tych wakacji. Natomiast jak porozmawiałam z nauczycielami, to oni mi uświadomili, że to jednak nie jest tak do końca i fajnie, i właściwie to wakacje może nawet są lepszym czasem na realizację projektu edukacyjnego niż cały zabiegany rok szkolno-przedszkolny. Ale słuchajcie, ten plebiscyt tych projektów jest duży i teraz ja tak napisałam dobry w cudzysłowiu, dlatego że jest trudno powiedzieć, który projekt jest tak naprawdę, właściwie nie ma jakby złego projektu, dlatego że wszystkie te rzeczy, które tutaj wypisałam, to są bardzo subiektywne odczucia. Natomiast ja stwierdziłam, że na to zwrócę uwagę i o tym powiem, dlatego, żebyście nie dali się wpędzić w taką pułapkę, że nagle, o super, ten projekt, do tego się zgłoszę, jeszcze do tego, a nagle się okazuje, że jeszcze koleżanka ten znalazła, dobra, to zgłoś mnie też. I potem się okazuje, że nie jesteście w stanie wszystkiego zrealizować, frustrujecie się, czujecie pewnego rodzaju niespełnienie, że nie podołałyście wszystkim swoim założeniom. Jeszcze, jak gdzieś tam, nie daj Boże, to było ujęte w jakiejś strukturze właśnie przy awansie zawodowym, no to dodatkowo jest ten stres, są emocje. Próba później odkucia się zimą, jak jest przerwa świąteczna i prośby o to, że może udałoby się nadrobić jakieś założenia projektu, żeby otrzymać zaświadczenie. A tutaj lepiej wziąć udział w jednym czy dwóch projektach, to też zależy od ciebie i od dzieci, jakie masz w grupie, i tak przeprowadzić je od początku do końca, niż tak właśnie łapać się wszystkiego po trochu. Przede wszystkim dobry projekt edukacyjny to taki, który pozwala dzieciom poznawać świat poprzez zabawę. Co to oznacza? Czyli zobacz, jakie zadania, jak ten harmonogram jest stworzony. Czego będziesz wymagać od dzieci? Jakie będziesz im stawiała zadania? Jeżeli to będą zadania typowo odtwórcze, jeżeli tam nie będzie przestrzeni dla ciebie, dla twojej grupy, to najprawdopodobniej nie uda ci się wytrwać do końca, dlatego że dzieci tego nie pociągną i ciebie też to znuży. Bo będziesz się czuł, że tak właśnie ciągniesz to, a nie idzie to samo swoim tempem i swoją drogą. Dobry projekt nie ogranicza nauczyciela. To jest też ważne. Czyli jeżeli masz jakiś temat, jakieś hasło, masz swój pomysł, chcesz nadać swoją interpretację, to jest na to miejsce w ramach tego projektu, w ramach zrealizowania danego zadania. Ja wam powiem, w tym roku niestety nie, natomiast rok temu, przez cały rok, bo mój projekt edukacyjny jest roczny, brały udział przedszkola, ja teraz zapomniałam dokładnie, jak to się nazywa, ale tutaj u nas w Krakowie, w szpitalu dziecięcym w Prokocimiu funkcjonuje normalnie przedszkole. I słuchajcie, dzieci z onkologii i popatrzcie, zapomniałam jeszcze z jednego wydziału, które były w tym przedszkolu, brały z rodzicami udział w tym projekcie edukacyjnym. Poziom tych prac był wzruszający, zresztą dekoracje na płytkach i zdjęcia z dzieci z rączek z węflonami, no to po prostu w ogóle zupełnie inny wymiar. Natomiast maile od dziewczyn, które dziękowały, że wreszcie jest projekt, który umożliwia także im udział w tym projekcie i realizowanie, takie, żeby te dzieci miały przyjemność z tego, no to właśnie jest wielki plus. Co więcej, też bardzo zapominamy w tym całym gąszczu tych wszystkich ofert, bo tak to trzeba nazwać, tych propozycji, zapominamy też o dzieciach z placówek specjalnych. I znowu, jeżeli są bardzo konkretnie sprecyzowane ćwiczenia i zadania projektowe, gdzie nie ma tej przestrzeni, to znowu wykluczamy pewne grupy. Więc to jest bardzo ważne, żebyście sobie tak
przeglądali i zanim przystąpicie do projektu, to zobaczcie, czy on na pewno jest dla Was. I tak jak powiedziałam, to są subiektywne odczucia i tutaj nie ma czegoś takiego, bo jedna osoba powie, absolutnie mnie to nie ogranicza, wręcz rozwija mi skrzydła, a druga osoba powie, nie, dla mnie to są za sztywne ramy. To naprawdę jest bardzo, bardzo, bardzo właśnie subiektywne. Tak jest, no czasem taki projekt też się robi nudny, jeżeli jest za bardzo monotonny. Ważne jest też to i sprawdzajcie, żeby projekt edukacyjny nie dodawał Wam pracy, ale takiej pracy, że Wy przez niego będziecie mieć więcej jakiejś papierologii, czy więcej rzeczy do przygotowania. Sprawdzajcie, czy to i bierzcie udział w takich projektach, które jakby właśnie mimo tego, że Wy robicie kawał dobrej roboty, to one są jakby przy okazji i jesteście w stanie to wszystko ze sobą połączyć. Motywuje do ciągłych poszukiwań. No jeżeli będziemy mieć tą przestrzeń, jeżeli będziemy mieć tę możliwość, to dzieci będą ciągnąć dalej, no i Ty też będziesz od razu tym nauczycielem takim poszukujących różnych rozwiązań, a to znowu z korzyścią dla każdego. No więc właśnie, poszerza edukacyjne horyzonty, dlatego że właśnie motywuje do tych poszukiwań, ale motywuje też do realizacji kolejnych działań i to jest to, o czym tutaj pani Krystyna wspomniała, żeby nie było tej nudy, żeby nie było czegoś takiego, że już no dobra, kolejny miesiąc, czy tam kolejny tydzień, kolejne zadanie, jakby znowu to samo, tylko tym razem wiosna, a nie zima, ale to wszystko jest taką monotonią. Bo wtedy, jeżeli już się powie, a to człowiek chce dokończyć ten projekt, a nagle się okazuje, że jednak ta monotonia i ta rutyna jest no, trudna do zniesienia i trudna do wytrwania. Więc sprawdźcie sobie, czy też projekt edukacyjny, w którym będziecie brało udział, właśnie motywuje do takiej realizacji kolejnych działań. Czy to jest znowu taki świeży powiew, nowe tchnienie, żeby było tyle tej energii. No i właśnie, dobry projekt pozwala na wprowadzenie indywidualnych modyfikacji, o tym już powiedziałam przy okazji też nieograniczenia, czyli wręcz tego, żeby móc ująć i do tego też zachęcam, ująć go właśnie w planach miesięcznych, w tym wszystkim, co Wy tam sobie piszecie, jaką dokumentację tworzycie. Dzisiaj się śmiałam, jak a propos dokumentacji rozmawiałam, że praktycznie ile placówek, tyle jest różnych sposobów na dokumentację pracy przedszkola. Okej, i teraz tak. Oczywiście wszystko, no to są właśnie, już przechodzimy pomału do tego naszego, tutaj mi się coś zdublował, przepraszam Was, slajd. No i słuchajcie, przechodzimy do tego naszego projektu edukacyjnego. A, dziękuję Olu, bo Ola tutaj wspomina o kreatywnym przedszkolaku, bardzo się cieszę, to jest ten projekt, tak Olu, bardzo się staram, żeby po tych moich doświadczeniach, po tych projektach różnych, w którym brałam udział i też których nie dokończyłam, niestety bijąc się w piersi, ale nie wytrwałam, to rzeczywiście tak jest. No i właśnie mam nadzieję, że tak samo dużym odzewem jak kreatywny przedszkolak będą się cieszyły kompetentne wakacje. Rok temu były kreatywne wakacje i też było bardzo dużo przestrzeni dla nauczyciela, dużo przestrzeni nauczyciel miał w tych swoich działaniach. Wybiła mnie trochę Ania, dziękuję Aniu za ten komentarz. Natomiast te kompetentne wakacje, zastanawialiśmy się nad nazwą, ale stwierdziłam, że już tak padło i tak zostało i to mi bardzo przypasowało, dlatego że zawsze mnie jako nauczycielowi sen z oka spędzają kompetencje kluczowe. O tylu rzeczach się pamięta, znaczy musimy pamiętać i jeszcze te kompetencje kluczowe. I już naprawdę bardzo długo w mojej gdzieś tam w głowie tlił się pomysł, żeby wykorzystać wakacje na wzmocnienie tych kompetencji kluczowych. Ale powiem Wam więcej, to, że my się będziemy z dzieciakami bawić, to jest bardzo dobre,
ale na wzmocnienie i ugruntowanie kompetencji kluczowych u nas, u nauczycieli, po to, żebyśmy mogli później naprawdę już z taką łatwością przemycać je w codziennej edukacji dziećmi. Oczywiście, że realizujemy te kompetencje kluczowe, bo to jest nasz wymóg, jak najbardziej. Natomiast tłumaczę troszeczkę jakby nazwę, skąd też nazwa naszego projektu edukacyjnego, do czego nawiązuje. No i przechodząc, słuchajcie, do tych naszych kompetentnych wakacji, dzięki tym, jeszcze tutaj wrócę do tego slajdu. We współpracy z EduExpert stworzyliśmy ten projekt, więc tutaj jest projekt EduFakiel we współpracy z EduExpert. W oparciu o programy multimedialne, ja tutaj już miałam możliwość też na poprzednich webinarach wspominać te dwa programy, w których prywatnie jestem zakochana i uważam, że naprawdę są genialne, i stąd też wiele działań moich w ich obszarze, w ich obrębie. I stąd się też pojawił właśnie taki projekt edukacyjny, dlatego że z tymi wakacjami to tak zawsze się zastanawiamy, co w wakacje z dziećmi zrobić, jak ten czas rozplanować. No i tutaj właśnie już spieszymy do Was z całą strukturą. Programy multimedialne, matematyka bez reszty, pierwsze kroki oraz metody projektu. Dzięki tym programom nauczyciele będą mogli rozwijać umiejętności dzieci w obszarze 8 kompetencji kluczowych i to wszystko poprzez zabawę. Jest to nasz główny cel projektu, czyli przede wszystkim zabawa dziecka, a takimi narzędziami, którymi powinien się wspierać nauczyciel, to są te dwa programy multimedialne. O 8 kompetencjach kluczowych to ja mogłabym tutaj dużo mówić, natomiast chciałabym tylko pokrótce Wam przypomnieć, że mamy rozumienie i tworzenie informacji, mamy kompetencje w zakresie wielojęzyczności, mamy kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, mamy kompetencje cyfrowe, kompetencje osobiste, społeczne w zakresie umiejętności uczenia się, kompetencje obywatelskie, przedsiębiorczość. Przypominam tutaj, bo ta przedsiębiorczość naprawdę niewiele ma wspólnego z finansami, bo nam się tak kojarzy. Kompetencje, ta siódma kompetencja, przedsiębiorczość, to nie są przeliczenia pieniężne, i świadomość i ekspresja kulturalna. I teraz mamy 8 kompetencji kluczowych. No i tak byłam ciekawa, tak się zastanawiałam, jak to rozegrać, bo mamy z jednej strony 8 tygodni wakacji i to była pierwsza myśl, żeby jedna kompetencja mniej więcej przez jeden tydzień, ale to by było sztuczne. Dlatego, że tak jak już tutaj Krystyna też pisała, że realizujemy je w różnych dziedzinach, one się przeplatają i trudno jest zrobić tydzień, o ile by jeszcze z tą trzecią kompetencją można by było spróbować, o tyle pierwsza, rozumienie i tworzenie informacji, to nie da się jej tak wyłuskać, prawda? W związku z powyższym i oczywiście Wasze urlopy. Tak, wszystko jest wzięte pod uwagę, Olu, absolutnie o nic się nie martw. I teraz słuchajcie, kompetentne wakacje to jest projekt, zgłoszenia przyjmowane są do 24 lipca. Dlaczego tak? Dlatego, że za chwilę Wam powiem, jaka jest struktura, natomiast nauczyciel, który nie pracuje w lipcu, a pracuje w sierpniu, a chciałby wziąć udział w projekcie edukacyjnym tym naszym, no to właśnie ma czas do 24 lipca, żeby się zgłosić, bo my też dajemy sobie kilka dni na to, żeby w odpowiedzi na to zgłoszenie, żeby Wam móc wysłać niezbędne zgody, które później przekażecie rodzicom. Oczywiście o tym, że jest projekt oparty na tych programach multimedialnych, już mówiłam. Natomiast jeszcze ważna jest jedna kwestia, ale to dla wszystkich zainteresowanych, to Was później odeślę już szczegółowo do regulaminu projektu. Jeżeli chodzi o te zgody, bo wyprzedzając różne pytania, nie odsyłacie nam tych zgód, to znaczy Wy trzymacie podpisane zgody RODO i tak dalej na upublicznianie wizerunku dziecka. My tam wyszczególniamy, gdzie ten wizerunek dziecka może być opublikowany. Natomiast
to wy decydujecie, które zdjęcia dodajecie, żadnych zgód nam nie odsyłacie, bo to, że ja mam zgodę Jana Kowalskiego, to ja nie wiem, czy zdjęcie, które wrzuciłaś, to jest ten Jasiu, czy nie. W związku z powyższym, to jakby tutaj po stronie nauczyciela jest ta odpowiedzialność, że wie, które dziecko, rodzic którego dziecka nie wyraża zgody na robienie zdjęcia, tudzież na publikowanie ich właśnie na Facebooku. I teraz słuchajcie, chciałabym przejść, ja się tylko muszę tutaj poprzełączać, tak żeby... Zobaczyć, gdzie wysłać zgłoszenia. Widzicie mnie może troszeczkę odrobinę ciszej teraz słyszeć, ale ja udostępnię sobie ekran. To chwileczkę potrwa. I już, nie wiem, czy wy widzicie mój... Widzicie teraz, wiesz, ja może sobie jeszcze raz spróbuję włączyć. Czy widzicie? Okej. Jest strona EduExpert, dlatego że za chwilę będziemy informować Was, jak dotrzeć do tych programów. Natomiast chciałam Wam pokazać, że jest, jak sobie wpiszecie EduExpert EU i mamy produkty, to nas głównie interesują produkty do edukacji przedszkolnej. Więc wchodzimy sobie najpierw w matematykę bez reszty i mamy tutaj wersję demo. Dlaczego znowu, już kiedyś je pokazywałam, ale dlaczego to pokazuję jeszcze raz? Bo nie dość, że zobaczcie, mieliśmy tam kompetencję cyfrową właśnie, w kompetencjach kluczowych. Ja sobie wejdę tutaj w filmik. Mamy możliwość przyłączania się na język angielski i zobaczcie, mamy też możliwość odsłuchania tego filmiku w języku angielskim. Throughout the centuries, humans developed various ways of communicating. It was not only speaking, but... Oczywiście, jeżeli byście mieli ochotę, to również, akurat tutaj mamy, nie wszystko mamy w wersji demo dostępne, ale jeżeli mamy ćwiczenia, to też polecenia. Use the code and calculate. Polecenia w języku angielskim, ale równocześnie w języku... Rozwiąż działanie, posługując się kodem. I dokładnie to samo mamy w metodzie projektu, przepraszam, dobrze mówię, w metodzie projektu, bo to była matematyka bez reszty. Mamy też możliwość automatycznego przyłączania się na język angielski. Wchodzimy sobie w filmy, tutaj mamy o witaminach. Nie jestem teraz przekonana, ponieważ ja działam na pełnej wersji, czy akurat wersji demo, mam możliwość pokazania Wam tego. Natomiast chcę opuścić na pewno. Tutaj mamy w ogóle zabawy z językiem angielskim, więc mamy dużo możliwości, włączając dzieciom zwykłą, niezwykłą zabawę, realizujemy kompetencje cyfrowe, mamy także związane z językiem, z wielojęzycznością. Ale jest też szereg różnych interakcji, które są dostępne w tych programach i które również są tymi interakcjami, które przy okazji jakby realizują te kompetencje kluczowe. Pierwsza myśl, która pojawiła się, jak wykupiłam, jak dostałam, zajrzałam do tych programów, to to, że jest to jakby idealne narzędzie, które dla mnie, jako dla nauczyciela przedszkola, właśnie daje mi taką możliwość swobodnego ruszania się właśnie poprzez te różne nasze kompetencje. Już wracam do prezentacji. Okej, mam nadzieję, że mnie słychać. Jest wszystko okej? Mam nadzieję, że jestem słyszana. Cieszę się. I teraz tak.
tak jak już wspominałam, o programach jest dużo, o programach możecie sobie jeszcze też sami tą demówkę na spokojnie przeglądnąć. Natomiast w kwestiach takich organizacyjnych, to gdzie zgłoszenia? Już mówię. Słuchajcie, zanim zgłoszenia, zadaniem nauczyciela, bo to jest ważniejsze, bardzo się cieszę, że Wam się podoba, ale zadaniem nauczyciela jest realizacja minimum 4 tygodni podczas okresu wakacyjnego. Czyli minimum, dlatego że jeżeli są nauczyciele właśnie z przedszkoli na przykład niepublicznych, to oni wtedy, nie wiem, powiedzmy są 6 tygodni w pracy, a 2 tygodnie mają urlopu, to mogą sobie zrealizować 6 tygodni, nie ma problemu. Natomiast no, takie jakieś minimum musiało powstać i to jest minimum 4 tygodnie. Dobór tematyki oraz towarzyszących innych im zabaw i zajęć jest dowolny, ale w ramach tej tematyki, które zawierają programy Matematyka i Metoda Projektu, bowiem one zawierają te moduły, ja przed chwilą Wam pokazywałam, to jest wszystko wyszczególnione i teraz co jest ważne, Wy sobie decydujecie, czy realizujecie te 4 moduły, czy te 4. Jeżeli się okaże, że macie grupę 2-letnią, to sobie zrobicie odrobinę inne, czy tam 2,5-letnią, 3-latków, zrobicie sobie inne moduły, inne 4 moduły, niż ktoś, kto ma dzieci 6-letnie. Dobierzecie to pod swoją grupę. Natomiast zobaczcie, co jest fajnego. Fajne jest też to, bo to jest projekt, nie ukrywam, z którego ja też będę korzystała u nas w przedszkolu w sierpniu właśnie. Fajne jest też to, że nawet jeżeli będzie grupa, jak to się mówi, od przedszkola do Opola, czyli 2-latki i 6-latki razem, bo wiemy, że i w wakacje takie grupy się zdarzają. A teraz jeszcze jak jest okrojona liczba dzieci i troszkę mniej chętnych, nie wiem jak to u Was wygląda, ale u nas są takie realia, że troszkę mniej dzieci chodzi, no to jednak umówmy się, że będziemy łączyć te dzieci, niekoniecznie będą równe wiekowo. W związku z powyższym dodatkowo jest fajne to, że można sobie tak płynnie te treści realizować. Jest minimum, które trzeba wykonać. Tak, jest minimum, które trzeba wykonać i tak jak Ania pisze, opieramy się na tych modułach, czyli jest w tym regulaminie, który Wam wyślę, macie wyszczególnione te moduły i Wy sobie decydujecie, które realizujecie. Ale jak jest moduł podróże, to oczywiście tam jest filmik, oczywiście są zabawy, są te interakcje, są ćwiczenia, ale w module podróże, co resztę Ty zrobisz? Czy zrobisz z dziećmi makietę Polski? Czy dzieci będą miały przynieść swoje pamiątki, które miały do tej pory z wakacji, czy mają narysować swoją najlepszą wycieczkę, podróż i tak dalej, to już Ty właśnie o tym decydujesz, drogi nauczycielu. I jeszcze jest inna rzecz, bowiem pamiętajcie, że wakacje to jest też czas dużej ilości zabaw na świeżym powietrzu, więc przy module podróże można wręcz zaplanować sobie czas wakacyjny. Tak subtelnie zachęcam, żeby być może od tego modułu zacząć, zaplanować w ogóle też wakacje w przedszkolu. Jakie podróże będziecie mieć podczas tych wakacji? Pamiętajcie, że wspaniałą podróżą nawet może być podróż do drugiej sali, jeżeli się wszyscy będziecie przechodzić w portal zrobiony z drzwi, z tektury i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby tutaj zostawiam Wam całkowitą dowolność. Będzie też do wysłania raport. Raport jest bardzo jasny i czytelny. Przede wszystkim pamiętajcie, żeby robić zdjęcia, jak będziecie realizować te zadania i będzie prosta tabelka do uzupełnienia. 1 tydzień, 1 tabelka. Nie chodzi nam o to, ja jestem też przeciwniczką pisania scenariuszy zajęć. To absolutnie nie chodzi o to, żebyście nagle tutaj musiały wypisywać elaboraty. Chodzi nam o to, żeby po prostu ująć, w jakim terminie ten moduł realizowany, czyli tydzień powiedzmy tam od 15 czerwca do 19, prawda? Czyli wskazać daty, który moduł, które kompetencje kluczowe zostały w tym tygodniu zrealizowane, jak uważasz, jak myślisz, to nie jest absolutnie w żaden sposób sprawdzające, to tak naprawdę jest miejsce w tabelce, które ja sobie dopisywałam osobiście, dla mnie sprawdzające, czy realizuję wszystkie kompetencje.
i później hasła tylko jakie zabawy, czyli właśnie stworzyłam portal do przechodzenia, planowaliśmy podróż do jadalni, do stołówki przedszkolnej. Proste zabawy, żebyśmy też mieli świadomość i tak jakby wgląd do tego, no i przede wszystkim relacja fotograficzna, żebyśmy mieli wgląd do tego, co się zadziało, co takiego się odbyło, dlatego że my w odpowiedzi na ten raport wasz, na tą relację, przesyłamy wam certyfikaty, dyplomy dla dzieci w formacie PDF do samodzielnego uzupełnienia, to wszystko jest całkowicie za darmo. Jeżeli będziecie chcieli, żeby... macie przedszkole czynne tylko 2 tygodnie. No a nie dałoby się zahaczyć o czerwiec? Może się uda wam o czerwiec zahaczyć. Jeszcze mamy o czerwiec, może tydzień września. No bo zobaczcie, do 6 września prosiłam o przesłanie tego raportu i to jest ważne, żebyście nie wysyłali nam po każdym tygodniu raportu. Jeden zbiorczy raport, który ma zawierać te minimum 4 tabelki, czyli 4 tygodnie, te zdjęcia, to wszystko najwygodniej wkleić do Worda. Do Worda też najwygodniej wkleić te zdjęcia, wtedy wiadomo, że wiadomość przejdzie, że nie będzie zbyt duża. Jak się można zgłosić? Zgłosić się można przede wszystkim przez taki formularz zgłoszeniowy, który będzie udostępniony. On celowo jeszcze go nie ma. To jest moje świadome założenie, dlatego że za chwilę wam podam też maila, który został stworzony na potrzeby wakacyjne. I o takiej samej nazwie będzie funkcjonowała grupa facebookowa, przez którą będziemy się z wami komunikować. I dlatego jakby tego formularza nie ma, bo najpierw chciałam, żebyśmy mieli możliwość spotkania się tutaj, później żeby wszyscy mogli zapoznać się z regulaminem i z harmonogramem, jak to wygląda, czy właśnie ten projekt jest szyty na twoją miarę, czy jesteś w stanie go udźwignąć. I ten formularz dlatego pojawi się w środę, czyli jeszcze nie jutro. To jakby jest moje celowe działanie, żeby wasze też działania były jak najbardziej świadome i przemyślane. A teraz jeszcze ja po Mariuszu, albo może troszeczkę odwrócę jednak kolejność, to Mariusz jeszcze da mi 2 minutki, zanim Mariusza dopuszczę do głosu, bo jeszcze chciałam wam powiedzieć o tym projekcie, jako o projekcie, który można realizować zdalnie, mianowicie dostęp do platformy i o tym, do tego też jeszcze na pewno Mariusz nawiąże, mianowicie dostęp do platformy otrzymują także rodzice. Nauczyciel decyduje, które treści realizują rodzice. I teraz uwaga, uwaga, na czym polega ten projekt? 2 tygodnie, a może, bo tutaj Krystyna pisze, bo ja brałam pod uwagę, że 1 tydzień z tych 4 możecie poprosić rodziców o zrealizowanie go. Czyli ja jako nauczyciel robię te treści jakby bardziej okrojone, natomiast piszę później w tym projekcie, że ten tydzień był realizowany zdalnie przez rodziców. Może uda wam się 2 tygodnie. Zrobię tą, to ma być szyte na miarę potrzeb nauczycieli, nie będziemy ograniczać. No właśnie, powiem ci, Krystyno, że ja bym troszeczkę, ja bym jednak porwała, że tak to nazwę, porwała się z motyką na słońce, dlatego że rodzice też są już znużeni, natomiast jak oni zobaczą, że ich zadaniem jest puszczenie dzieciom filmiku albo nagranie filmiku, jak dziecko klaszcze i robi tam różne ćwiczenia gimnastyczne do filmiku, który jest puszczony do tej rytmizacji, albo jak jest proszone o to, żeby dziecko wykonało wspaniałe, naprawdę fajne, twórcze karty pracy, które w PDF-ie także dostajecie do programów tych multimedialnych, jak jesteście posiadaczkami tych programów i prześlecie rodzicom, to myślę, że, znaczy ja widzę sama po moim dziecku, powiem wam szczerze, że też często dopytuję, czy mogę jej włączyć to i wtedy też się będę uczyć, bo czasem jest rzeczywiście, jak jest coś zbyt długo, to robi się po prostu takie monotonne.
W związku z powyższym ja myślę, zresztą właśnie jako rodzic dziecka przedszkolnego, to umówmy się, że oni, że dzieciaki siadają przed komputerami czy przed telewizorami, to wolę włączyć coś tego typu i mieć trochę takiego spokoju, spokój sumienia i spokój ducha, że przy okazji dziecko się uczy, a nie tylko ogląda bajki, które nie do końca są edukacyjne. Więc zanim podam końcowo ten adres mailowy, to Mariusz, czy ty się możesz tutaj z nami połączyć i powiedzieć nam troszeczkę już zaczynamy widzieć Mariusza, i powiedzieć nam troszeczkę właśnie na temat już tych programów i tutaj kwestii takich technicznych związanych z nabyciem. Tak, znaczy jak najbardziej chętnie się podzielę. Już na czacie publicznym umieściłem linki do wersji demo, z której każdy może swobodnie korzystać i tutaj też podkreślę, tak jak powiedziałeś, że no jak najbardziej każdy może z tego korzystać, czyli zarówno my jako nauczyciele, ale też jak i rodzice, i do tego przechodząc płynnie, w momencie kiedy jakaś placówka nabywa produkt, to jak najbardziej jest to mile widziane, aby udostępnić też produkt rodzicom do pracy razem z dziećmi w domu, więc taka możliwość jak najbardziej jest. No i tutaj też tak trochę wychodząc naprzeciw potrzebom, bo to, co tutaj widać w tej wersji demo, jest takim, bym powiedział, małym urywkiem tego, co tak naprawdę samo oprogramowanie sobą reprezentuje, ponieważ nie tylko mamy jakby no jedną część, ale tych części jest tam znacząco więcej, tych filmów, ćwiczeń, interakcji, co więcej, całe oprogramowanie posiada też obudowę dydaktyczną, więc różnego rodzaju karty pracy, scenariusze lekcji, więc troszeczkę szersze jest to oprogramowanie, oczywiście ono nie jest tylko i wyłącznie dedykowane do tego naszego programu wakacyjnego, tylko tak naprawdę do pracy cały rok, prawda? I tutaj też, Mariusz, przepraszam, pojawiło się jeszcze pytanie, że ten dostęp do programu jest oczywiście po wakacjach, dostęp wykupuje się roczny. Tak, jak najbardziej, dostęp wykupujemy roczny, to jest oprogramowanie, jakby tak naprawdę licencja, bo o tym trochę rozmawiamy, jest taka hybrydowa. Mam na myśli to, że licencję kupujemy jednorazowo i dostajemy jakby dwie wersje w jednym, czyli wersję offline'ową, która jest dożywotnio, czyli to, co sobie pobierzemy z platformy oprogramowanie na nasz komputer czy na pendrive, który jest udostępniony w opakowaniu, no to już placówka posiada na zawsze. To jest licencja dożywotnia. Natomiast gdybyśmy chcieli mieć dostęp do wersji online'owej, czyli mieć cały czas dostęp do różnego rodzaju nowych wersji, które są cały czas, oprogramowanie jest rozwijane, obudowa dydaktyczna jest rozbudowana, to po roku oczywiście też mamy możliwość za 50% kwoty wyjściowej, możliwość dokupienia takiej aktualizacji i wtedy jakby oprogramowanie w tej wersji online'owej działa, ale jeżeli będziemy wystarczająco zadowoleni z tego, co już mamy, no to wersję dożywotnią już mamy, no bo mam nadzieję skorzystaliśmy z tej możliwości, aby ściągnąć oprogramowanie wraz z obudową dydaktyczną. Dodam też tak pokrótce, że do końca czerwca ustaliliśmy razem z zespołem, chcieliśmy zrobić taką promocję, aby po prostu można było z tego skorzystać. No to jest taka promocja, aby do 30 czerwca placówki czy osoby, które zakupią, no otrzymają 15% rabatu. I taki produkt możemy oczywiście kupić u naszego wspaniałego hosta, czyli u firmy Mentor, systemy audiowizualne. Ja za chwilkę, jak przekażę Gabrieli z powrotem złoty mikrofon, to wrzucę po prostu linki i tam będziecie Państwo mogli się z tym zapoznać. Dodam też, że w ramach też naszego jakby próby wyjścia naprzeciw, to dodajemy też do produktu w tym momencie taki pakiet wydrukowanych plakatów gratis, więc jest troszkę tych możliwości i tak staramy się, wiemy, że jest ciężko, wiemy, że jakby ten czas, który teraz jest dosyć specyficzny i
sumie nie wiemy dokładnie, jak go nazwać, więc tak staramy się troszeczkę wesprzeć Państwa w tym również. A jak już jesteśmy przy wspieraniu, to dodam, że wrzucę za chwilkę też link do fajnych dyplomów, które możecie Państwo już jutro sobie po prostu, czy dzisiaj pobrać i jutro wydrukować, zapoznać się właśnie na zakończenie roku dedykowanych właśnie do pracy też w przedszkolu, więc mam nadzieję, że to też będzie pomocne bardzo. O, widzę, że tutaj Sylwester już rzuca, więc fajnie. Cieszę się. No i tak, no i to w sumie tak naprawdę z mojej strony to tyle pod kątem produktu, czyli o licencji sobie powiedzieliśmy, gdzie można go dostać, powiedzieliśmy, co zawiera, jakie są warunki. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania, to teraz jest dobry moment i tutaj też podkreślę, że matematyka bez reszty jest dwujęzyczna, tak na koniec, więc to też poszerza to spektrum, o którym zresztą Gabriela wcześniej też powiedziała, ale warto, żeby to też wybrzmiało, bo dla wielu naszych wspaniałych klientów okazało się być to bardzo wartościowe, szczególnie w tym czasie takiego koronawirusa poszerza to bardzo duże spektrum również do pracy dla rodziców z dziećmi, tak? Więc to też warto, aby o tym powiedzieć. To tyle z mojej strony, bardzo Państwu dziękuję, dziękuję Gabi, dzięki Sylwester, przekazuję głos do Gabrieli. Dziękujemy, to ja jeszcze tylko słówko mogę, jeszcze tylko ostatnie, bo właściwie najważniejsze zostawiłam na koniec. Dwie rzeczy, jeżeli jesteście zainteresowani, żeby wziąć udział w naszym wakacyjnym projekcie, to mail wakacjewprzedszkolu@gmail.com, to jest jedna rzecz, a druga rzecz to grupa o tej samej nazwie Wakacje w Przedszkolu i tam będziemy również właśnie Was tak jakby monitorować i to jest, już wiem, że mailowo to różnie bywa, bo myślę, że wakacje rekordu nie uda mi się pobić, ale już wiem, że mailowanie co miesiąc ilością 2700 nauczycieli bywa trudne, więc dlatego tworzę grupy facebookowe, żeby Was tam gdzieś zbierać, żebyśmy się wspólnie mogli inspirować. Wersja demo jest dostępna na platformie. No, wersja demo to są 2 tygodnie. Niestety nie wystarczy do zrealizowania, natomiast jestem przekonana, bo tutaj jest też ten projekt ukłonem, bo właśnie o tym zapomniałam powiedzieć, dla przedszkoli, które tak jak my mają już dostęp do tych programów. Natomiast wykup jest całoroczny i później do realizowania ze swoimi dziećmi, do uzupełniania swoich zajęć właśnie w trakcie całego roku, więc to na pewno nie jest... Ja Was tylko zachęcam do jednej rzeczy, którą zawsze robię i to Wam też podaję dalej. Jeżeli kwotę, którą ja nawet przyznam się szczerze, że nie wiem, ile teraz ten program kosztuje po tym odjęciu tych 15%, ale ponieważ jestem dyrektorem, więc jak się w czymś zakochuję, to mam kwotę, dzielę na ilość dzieci w przedszkolu i potem się okazuje, że na przykład taki program to jest 3 zł od dziecka. I to już zupełnie inaczej wygląda, bo nawet jak mam poprosić radę rodziców, tudzież bez rady rodziców, że potrzebuję 3 zł od dziecka na zakup oprogramowania do przedszkola, to brzmi zupełnie inaczej niż jakaś duża kwota. Więc tutaj Was zachęcam do tego, że jeżeli macie ochotę, a rzeczywiście gdzieś tam te finanse by stanęły naprzeciw, to przeliczcie to sobie w ten sposób, już pomijając tą ilość miesięcy. I ja już teraz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Życzę Wam twórczych wakacji, takich, żeby był też czas na odpoczynek. Pamiętamy o odpoczynku, wakacje, ale w różny sposób każdy odpoczywa. Ja nie odpoczywam leżąc i nic nie robiąc, wtedy się najbardziej męczę, więc będę Was zarzucać różnymi inspiracjami i pomysłami, szczególnie, że przede mną szczęśliwie bardzo takie zapracowane wakacje, ruszamy z nową placówką już niedługo, więc nie możemy się też doczekać. Od razu zaatakujemy dzieci projektem edukacyjnym, także będzie się działo. Dziękuję serdecznie, tak jest, i oddaję głos Sylwestrowi.
Dobrze, to jak zawsze, jako ostatni, słuchajcie, to zacznę od standardowo odpowiedzi na dwa pytania, które pojawiały się lub nie. Znaczy nie widziałem, ale i tak odpowiem, więc link do certyfikatu udostępniam jeszcze raz na czacie. Na Click Meeting na Facebooku znajdziecie ten link pod nagraniem na profilu Mentor Systemy Audiowizualne, tam go szukajcie, albo po prostu w skrócie bit.lgf. Ten podkreślnik, chyba to po polsku się nazywa, 6. To jest tam anglistą, więc nie wszystko zawsze wiem po polsku. Natomiast tak a propos tego wolnego czasu, to chciałem przy okazji zaprosić Was, już tak troszeczkę na wyrost, ale dzisiaj o tym wstępnie rozmawialiśmy z Mariuszem w wakacje. Spotkamy się, będziemy rozmawiać o dobrostanie nauczyciela, o tym, jak rzeczywiście odpoczywać od tej pracy, jeżeli tylko macie ochotę i potrzebujecie takiego odpoczynku, bo jak już wiemy od Gabrysi, różnie się męczymy, różnie odpoczywamy. Tak więc co, każdy ma swoje przyzwyczajenia. A jeżeli szukacie inspiracji jakichkolwiek innych i także będziecie wyczekiwać na ten webinar, czyli na informacje o tym webinarze, zachęcam Was do obserwowania profilu Mentor Systemy Audiowizualne, czyli naszego hosta całej tej imprezy webinarowej, a także grupę Zainspirowani, gdzie możecie zaczepiać nas wszystkich, bo my wszyscy też tam jesteśmy. To jakby już poza projektem, we wszystkich innych sprawach. Projektowe sprawy to będziecie, Gabrysie, na grupie dedykowanej, a poza projektowej to chętnie odpowiadamy. Włącznie z ulubionym pytaniem, które jeden z ekspertów, ja tak już takim żartem zakończę, zadał bardzo długo takie pytanie, gdzie się podziały pieniądze z komunii? I słuchajcie, naprawdę on to potwierdzi, znalazłem na mapach Google pineskę, gdzie było napisane pieniądze z komunii. Okazuje się, że jest to całkiem niedaleko mnie i wskazałem mu, tak więc słuchajcie, staramy się naprawdę odpowiadać na każde pytania i pomagać jak tylko możemy. Tak więc słuchajcie, a za tydzień ostatni webinar z takiej serii webinarów, czyli tych webinarów szkolnych, zanim będziemy się już troszeczkę luźnie spotykać i rzadziej notabene. Webinar z niezwykłą nauczycielką, Sabiną Piłat. Sabina, osoba, która niczego się nie boi i kocha podróżowanie, była w naprawdę niezwykłych miejscach. Opowiem Wam troszeczkę o tych swoich podróżach. Opowie, jak ona wykorzystuje i tak jak Gabrysia mówiła, atakowanie dzieci, atakuje tymi filmami, podróżami, relacjami z tych podróży właśnie swoje dzieci, bo Sabina jest nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej i Sabina będzie za tydzień w poniedziałek z nami. Naprawdę warto posłuchać. A Sabina notabene właśnie się przeprowadza z powrotem do Polski z jednej ze swoich dłuższych wypraw, ponieważ przez ostatnie lata uczyła w szkole w Luksemburgu, o czym też zapewne opowie. Szkoła gigantyczna, bo tam tysiące dzieciaków tak naprawdę w tej szkole i to też będzie fajne takie spotkanie i możliwość poznania chociażby innych, może nie kultur tak do końca, ale zwyczajów tak i rzeczywiście, czy tak duża szkoła może funkcjonować. No bo jakby tak Gabrysia teraz podzielić kwotę, tak, tysiąc dzieci. Ja to groszowe tak, sprawy. Tak, ja sobie tak myślę, moja placówka, w której ja pracuję, to jest ponad 500 osób, więc tak mówię, jak cokolwiek byś nie podzieliła przez 500, to naprawdę chodzi tanio, a jak już tak podzielić przez ponad 1000, to wtedy dokładnie... No to naprawdę same grosze. Odpowiadamy jeszcze na Facebook. Ktoś nie może pobrać zaświadczenia z linku. Słuchajcie, to powinno działać, bo to jest mój osobisty Google Drive. Spróbuj, Dorota, jeszcze raz. Dobrze? Ewentualnie na przeglądarka zawsze działa. Jest udostępniony, można pobrać, nawet sobie edytować na miejscu i wpisać imię, nazwisko. Tak więc dziękuję Wam bardzo serdecznie, Gabrysiu. Dziękuję. Mariuszu, dziękuję również za dzisiaj. A nagranie będzie dostępne od jutra na YouTubie, a dokładnie na kanale Mentor Systemy Audiowizualne i tam też możecie jeszcze raz popatrzeć na Gabrysię i posłuchać. Tak miło się jej słucha. Mariusza też, ale ja mu nie będę słodził, bo to jest fajne. Mnie ani się nie słucha, ani nie widzi, a Gabi ma wszystko. Ale Mariusza posłuchamy, słuchajcie, Mariusza posłuchamy w wakacje dokładnie, tak więc będzie też okazja, dlatego warto jeszcze raz wspomnieć, Zainspirowanie, taka grupa Zielone Tło na Facebooku, tam zapraszamy Was. Jak ktoś dołączy teraz, tego zaraz będę wpuszczał. Najlepiej.
Dokładnie. Dziękujemy wam bardzo. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Miłego wieczoru. Kto ma ósmoklasistę, to ja tylko dodam. Trzymamy kciuki, tak, szczególnie właśnie za ósme klasy, które w tym trudnym czasie muszą zmierzyć się z takim swoim pierwszym poważnym egzaminem. Tak jest. Do zobaczenia. Dzięki. Do zobaczenia.